Cześć, z tej Mateusz i Ela z kanału Our Choice. Dzisiaj nietypowo zaczynamy we dwójkę, zobaczymy, czy ta forma się przyjmie. Czy się sprawdzi i czy tak. Się nie pogryziemy. Dokładnie. Także zacznijmy kolejny home tour. A jesteśmy w mieszkaniu w centrum Łodzi o powierzchni około 40 metrów kwadratowych. W tym momencie możecie podejrzeć plan mieszkania. Mieszkanie urządzone przez Lila Home w Łodzi, którzy specjalizują się w urządzaniu i sprzedaży nietuzinkowych mieszkań. Przedpokój jest dosyć szeroki, ale nie ma w nim żadnej wnęki, w której mogłaby się zmieścić szafa, ale wykorzystano tutaj tą przestrzeń na to, żeby można było ustawić ławeczkę. Jest ona wygodna, można sobie spokojnie zmienić buty, zawiązać sznurówki, zapiąć rzepy, ubrać dzieci przed wyjściem, spokojnie można sobie... I po cichu ściągnąć buty po powrocie z domu, do domu. Do domu. Nie przewracając się. Jest duże lustro. Ja bardzo lubię lustra w przedpokojach. Wiadomo, zawsze się ubieramy, szczególnie my kobiety. Tu poprawka, tam poprawka. Możemy zobaczyć, jak wyglądamy przed wyjściem, więc lustro jest bardzo, bardzo ważne w przedpokoju. A dodatkowo powiększa optycznie jeszcze bardziej tą przestrzeń. Za lustrem jest zastosowana oryginalna cegła. Ona jest oczyszczona i pomalowana w kolorze białym, tak żeby pasowała do całej reszty mieszkania. I to też jest taki zabieg, który powiększa nam optycznie ten przedpokój, bo nie mamy tutaj światła dziennego, jest tylko światło sztuczne, więc no, dodaje nam to trochę bieli do całości. Jeśli chodzi o podłogę, to zwróćcie też uwagę na to, że tutaj mamy te deski, w sumie to są panele, położone w poprzek. One też optycznie nieco poszerzają nam tą przestrzeń. One są w poprzek, ponieważ dłuższą część pokoju salonu mamy wzdłuż okna, więc mamy zachowany jeden kierunek. Dokładnie. Jeden kierunek jest zachowany. Warto też wspomnieć o tym, że mamy tutaj zachowaną stolarkę drzwiową i ościeżnicę w oryginale. Te drzwi są odnowione, pomalowane, one są takie bielone. To też jest bardzo fajny efekt zastosowany i wygląda to bardzo, bardzo ciekawie i nadaje takiego klimatu temu wnętrzu. Wiemy dzięki temu, że jesteśmy w starej łódzkiej kamienicy, a całość jest zachowana w klimacie, no i teraz zapomniałam, jak się to nazywa. Tribal African. Tribal Boho. Mówię. Boho? Na pewno tam było Boho? Tribal Boho. No to mówię. Całość jest zachowana w klimacie tribal boho, czyli mamy takie akcenty afrykańskie, mamy akcenty boho i mamy trochę minimalizmu skandynawskiego, ale to zobaczycie w dalszej części tego mieszkania. A teraz pokażę Wam, jak wygląda łazienka. Łazienka jest tak jak dzisiaj ja, cała na biało, oprócz małego elementu na płytkach podłogowych, które są w taki czarny wzór i takie same płytki są użyte tutaj w kuchni, ale to zobaczycie za chwilę. Jeśli chodzi o prysznic, to mamy tutaj wannę z prysznicem. Mamy składaną szybę, więc w razie potrzeby możemy sobie ją, tak jak powiedziałam, złożyć. Ona przy okazji nawiązuje też do sypialni, ale o tym za chwilę. Dokładnie, dokładnie. Jeśli chodzi o armaturę, to jest ona w czerni, tak żeby właśnie do tych szyb, do tych przeszkleń też wszystko pasowało. Dalej jesteśmy w klimacie boho. Mamy pleciony dywanik, mamy tutaj wieszak na powieszenie sobie ubrań, jeśli chcemy się rozebrać. I zostało tu też przygotowane miejsce na pralkę. Jest całe podłączenie, w tym momencie jej tutaj nie ma, ale jak najbardziej jest tutaj miejsce na to, żeby ona się tu znalazła. No i co? Idziemy, myślę, dalej. Chodź do salonu. W salonie też jest biało, jest przytulnie, jest przestronnie. Znajduje się w nim też aneks kuchenny. Jest to, no, powiedzmy, niewielkich rozmiarów aneks kuchenny, ale zmieściło się w nim wszystko to, co do gotowania i codziennego użytku jest potrzebne. Czyli mamy dużą lodówkę w zabudowie. Tym razem Wam ją pokażemy w całej okazałości. Jest lodówka, jest na dole zamrażalnik, więc wszystko, co potrzebujemy, jest. Tutaj mamy kosz na śmieci, zmywarkę, piekarnik, szufladę i nie jest to tak zwana szuflada funkcyjna, tylko spokojnie zmieści się w niej cały zestaw sztućcy, także miejsce będzie w pełni wykorzystane. I tu mamy dwie szuflady. Zostało też zastosowane dodatkowe miejsce, no, na jakieś takie bibeloty, ewentualnie zestaw naczyń.
według mnie można byłoby się obejść bez tego, wtedy mielibyśmy powiększoną przestrzeń, tak żeby poruszać się pomiędzy częścią wypoczynkową, jadalnianą, czy też przejściem do sypialni, która jest tutaj zaraz za rogiem, ale jest też fajnie. Myślę, że spokojnie mamy dzięki temu dodatkową przestrzeń, ale na opartego można by było z tego zrezygnować. Tak, nie byłoby to dużego kłopotu z tym, z tego co widzę, bo wystarczyłoby przyciąć blatki i odjąć ten jeden element. Zgadzam się dokładnie. Tu są właśnie te płytki, o których wspominałam w łazience, więc mamy takie nawiązanie do tych dwóch pomieszczeń. Jak też mówiłam, armatura jest w kolorze czarnym, wszystko tutaj jest spójne i nawiązuje do siebie. A za Mateuszem, który stoi właśnie przodem do mnie, jest kanapa. Kanapa jest też w odcieniu bieli, jest dwuosobowa, nie jest ona rozkładana, ale nie ma takiej potrzeby, ponieważ mamy tutaj oddzielną sypialnię. Dodatkowo duża, pojemna szafa, która pomieści, no, jeśli chodzi o kurtki, jakiś odkurzacz, wszystkie takie sprzęty domowe też tutaj są. W razie czego na górze można też umieścić ładne, ozdobne kartony. Właśnie fajnie, że znalazły się tutaj kartony, ale właśnie chciałem powiedzieć, że jeszcze fajnie by było, gdyby udało się tutaj wstawić szafę do samego sufitu, tak, żeby przechować jeszcze więcej. Mamy jednak 40 metrów do dyspozycji. Nie widziałem żadnej szafy w przedpokoju, by się chyba nie zmieściła, więc fajnie, żeby jednak się coś takiego znalazło. Tak, można by było spokojnie zamówić szafę u stolarza na wymiar i takich rzeczy, których nie używamy na co dzień, zmieściłoby się spokojnie na górze i no, byłyby schowane, tak? Nie byłyby, nie tworzyłyby problemów. Dodatkowo, co możecie na pewno zauważyć, to mieszkanie jest nieco wypełnione roślinami. Za mną jest na przykład strelicja, sama bardzo na nią choruje, ale nie mamy już miejsca i ma to już niestety nie pozwala mi kupić kolejnej. Masz zakaz. Mam zakaz kupowania roślin. A zakaz mam też przez ziemiórki, które zaatakowały nasze rośliny i cały czas z nimi walczymy. Więc jeśli znacie jakieś naprawdę sprawdzone sposoby na ziemiórki, to zostawcie mi informację w komentarzu, bo ja już walczę kilka miesięcy i niestety bezskutecznie. Hashtag ziemiórki. Przejdźmy dalej. Nie wspomniałam jeszcze, a warto pokazać i podkreślić, czyli ta półka wisząca. Ona nawiązuje do drzwi, które tutaj dzielą sypialnię z salonem, a jest dodatkowym miejscem na drobne jakieś szpargały czy ozdoby, które nadają wnętrzu klimatu. Ona jest fajna, bo jest płytka, więc nie zajmuje dużo miejsca, a przy okazji możemy sobie często zmieniać aranżację na ścianie, więc nie trzeba wiercić zmieniając obrazki, tylko wystarczy sobie poprzestawiać i mamy zupełnie nowy kącik. Fajne rozwiązanie. Zaraz za kanapą mamy akcent dekoracyjny, właśnie w takim klimacie afrykańskim, który nadaje charakteru temu wnętrzu. No i kącik jadalniany. Ela, czekam na twoją kwestię. Ela, czekam, bo ja powiedziałem, że ja muszę powiedzieć, że on jest z tego drewna i fajnie, żeby o tym wspomnieć, bo uważam, że fajnie, żeby o tym wspomnieć. To nie jest jakaś sieciowa IKEA, tylko jest jakieś egzotyczne drewno. No, może to jest orzech nawet. No i bardzo fajnie się komponuje z tą całą bielą, bo się odcina od podłogi, od ściany, plus te krzesełka, dla mnie bajeczka. Tak. Tutaj na tym krześle też mamy plecionkę wiedeńską. Uwielbiam tą plecionkę i zawsze we wnętrzach je wyszukuję i uważam, że bardzo fajnie podkreślają całość wnętrza i ocieplają je. Gdyby chcieć, spokojnie można by było tutaj wstawić duży stół, który się rozkłada do większych rozmiarów, tak żeby można było tutaj ugościć więcej osób, ale tu no, nie ma takiej potrzeby. Jeśli chodzi o okno, to często też pojawiały się pytania, jak przystroić, jak zaaranżować okno, które ma, no, są dwa okna obok siebie, tak jak to ma miejsce tutaj. I jak widzicie, nie ma tutaj zastosowanych czterech zasłon dekoracyjnych. Wystarczy jedna na jednym brzegu skrajnym i druga na drugim. Spokojnie można zasłonić całe okno. Postaram się to zademonstrować. Jesteśmy w stanie zasłonić całe okno tą zasłoną. Bo mamy dwa komplety w ogóle tutaj. Tak. Mhm. A nie musimy tutaj mieć czterech zasłon, które przytłoczyłyby to wnętrze trochę i można by gdzieś tak zagraciły i byłoby ciemniej, bo zasłona na pewno trochę zasłaniałaby nam okno, a w tym mieszkaniu mamy łącznie trzy okna, więc ważne jest, żeby maksymalnie wykorzystywać światło, które tutaj dociera z tych okien i dlatego też całość jest utrzymana w jasnych kolorach. Ściany są białe, tak żeby to światło się tutaj odbijało i żeby można było je w pełni wykorzystywać. No i co często też ostatnio pojawia się we wnętrzach i nie boimy się z tego korzystać i umiejscawiać, to są takie ceramiczne wazony. One najczęściej są bez szkliwienia,
i nie możemy do nich wkładać kwiatów z wodą, tak? One muszą mieć jakieś suszone trawy, gałązki, a bardzo ładnie, naturalnie wyglądają i ocieplają wnętrze i dodają fajnego klimatu. Wspominałem o tym w filmie odnośnie stylu Japandi, też jest na kanale, więc znajdziecie link na pewno na górze. A teraz zapraszam Was do sypialni. Chodź do sypialni. Do sypialni wchodzimy szerokim wejściem. Zwróćcie uwagę, że są tutaj zachowane oryginalne ościeżnice. Nie demontowano ich, tylko to przepierzenie metalowe zostało do nich zamontowane, tak żeby można było zostawić cały oryginał. I według mnie bardzo, bardzo efektownie to wygląda. Sama chciałabym takie mieć. Przyznam, że naprawdę wyciszające są te drzwi, bo jak je zamknęłam, to wewnątrz zrobiło się tak głucho, naprawdę. A sypialnia nie jest dużych rozmiarów, ale po prostu jest w niej duże, przestronne łóżko. Jeden stolik nocny. Co znaczy przestronne łóżko? Nie wiem. A w sypialni znajduje się duże łóżko i to jest wystarczające. Przestronne, nie? Przestronne. O, twarde. Twarde, bo właśnie odkryłem, że nie ma matraca. Dobrze nie zrobiłem zamachu. Dobrze, że nie skoczyliśmy, tak jak czasem w hotelach. Przyjeżdżamy do nowego hotelu, to bardzo często skaczemy na to łóżko i je testujemy, więc dobrze, że tutaj tego nie zrobiłeś. Podoba mi się ta tapeta. W sumie nie jestem pewna, co ona przedstawia. Mi się z zebrą trochę kojarzy. Nie wiem, zebrą. Czy to jest zebra, czy nie, ale w klimacie afrykańskim według mnie odnajduje tak, się. Tak, takie paski zebry, tak, tak, to fakt. Mamy takie poroże, no i naturalne lniane. No tak, mamy tutaj chyba len w składzie tkaniny. Bardzo podoba mi się kolorystyka i chciałabym, żeby też u nas w mieszkaniu było trochę więcej właśnie takich beży, bieli. To są ciepłe odcienie, które zawsze są według mnie modne, zawsze się sprawdzą, będą pasowały do każdego wnętrza, a dodatkowo są uniwersalne, można je dopasować naprawdę wszędzie i są po prostu ładne. I to już byłoby wszystko w dzisiejszym odcinku. Słowem podsumowania, jeżeli chcesz coś dodać. Tak, podsumujemy sobie to mieszkanie. Jest na pewno przestronne, widne, bardzo ciekawie zaaranżowane w taki nietuzinkowy sposób i z którym się nie spotkaliśmy jeszcze w mieszkaniach, które mieliśmy okazję oglądać na żywo. Na pewno według mnie byłoby to mieszkanie bardziej przeznaczone na taki wynajem krótkoterminowy. Tak, chciałem to powiedzieć właśnie, że idealne mieszkanie pod Airbnb. Przyjechać, spędzić tu 2-3 dni, jasne, przestronne, w bardzo dobrej lokalizacji w centrum Łodzi, bo do życia na co dzień brakowałoby kilku takich elementów ważnych i wygodnych. Tak, brakowałoby nam, przede wszystkim brakowałoby trochę miejsca do przechowywania. Można by było temu troszeczkę zarazić się na przykład montując szafki wiszące w kuchni, tak żeby nie były tylko dolna zabudowa, tylko żeby jeszcze uzupełnić to o górną zabudowę. Ale to takie nasze osobiste przemyślenia. Poza tym mieszkanie jest naprawdę bardzo ciekawe, jest fantastycznie urządzone. Ma mnóstwo fajnych dodatków z gustem, super wybrane meble, super kolorystyka, też jestem zachwycony. Dużo roślin, cacucho. Dużo naprawdę elementów, które nam się podobają i które chętnie zobaczylibyśmy jeszcze w innych następnych wnętrzach, więc mam nadzieję, że nieco Was zainspirowaliśmy i że będziemy Was inspirować dalej, dlatego pamiętajcie o subskrypcji i o łapce w górę. A tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku albo z Home Touru, albo z Metamorfozy. A z Metamorfozy to już z Mateuszem. To co? Na razie. Cześć.